Zygmuś i zwierzęta z kasztanowego lasu. Uczynki miłosierdzia. Wielki post już długo trwa. Zygmuś jest szczęśliwy. Wiele już mu dał ten czas. Bardzo go ożywił. Zygmuś ma postanowienie spędzać czas z bliskimi. Wie już, co to jest modlitwa. Tata post mu też przybliżył. Jałmużnę już zrozumiał, a ostatnio nawrócenie. Pan Bóg zatem do tej pory dał mu bardzo, bardzo wiele. Ale jak się okazało, to nie wszystkie są zagadki, bo kolejną słyszał w radiu, kiedy jechał do swej babci. Muniek zna dobre uczynki. Lubi bardzo takie spełniać, lecz tym razem wnet usłyszał o uczynkach miłosierdzia. Tato, tato, co to znaczy? Takie długie słówko z radia. Miłosierdzie? O to pytasz? Tam się kryje piękna prawda. O tym, że Bóg ciebie kocha i przebacza, gdy coś zbroisz. Chce pocieszyć. Chce być blisko, gdy na przykład jesteś chory. Wiesz, co jeszcze jest tu piękne? Powiem ci, Zygmusiu, zobacz, że w uczynkach miłosierdzia możesz Boga naśladować. Dojechali już do babci, a nasz Zygmuś miał zagadkę. Wiedział już, co zrobi jutro. Do kasztanowego lasu wpadnie. Pewien był, że gdy tam pójdzie, wątpliwości swoje przegna. Muszą wiedzieć coś zwierzaki o uczynkach miłosierdzia. Jaki piękny dzień. Już wiosna, myślał Zygmuś, idąc śmiało, choć zobaczyć śnieg ostatnio też mu się zdarzało. Uczynki miłosierdzia. Co zwierzaki mi powiedzą? Wtem usłyszał, jak pan Jerz z panią Królik gdzieś gawędzą. Na polanie ich odnalazł i przywitał się serdecznie. Cześć, Zygmusiu. Wspominamy, jakie kiedyś miałem szczęście. Tak, pan Jerz z uśmiechem stwierdził, pani Królik przytaknęła, to opowieść, jak małżeństwo Jerzy myszkę przygarnęło. Była słaba i chudziutka. Tak, pan Jerz kontynuuje. Napotkałem ją w zaroślach. Powiedziała, źle się czuję. Zagubiłam się w tym lesie. Jestem głodna i samotna. Wziąłem ją do swego domku. Powiedziałem, możesz zostać. Tak, pan Jerz z panią Jerzową przygarnęli biedaczynkę. Nakarmili, napoili i ubranka dali myszce. Teraz bardzo nam pomaga nasza myszka Marysieńka. Zawsze chętna, by usłużyć. Taka dobra, miłosierna. Bo my, Jerzy, co tu kryć? Już jesteśmy staruszkami, a Marysia nas rozśmiesza. Czasem raczy jagódkami. Jest nam wdzięczna i potrafi to okazać uczynkami. Trzeba było ją przygarnąć. Dobrze, że jest razem z nami. Bardzo dobrze, panie Jerzu, potwierdziła pani Królik. Nasze małe królisiątka lubią Marysieńkę tulić. Bawią się z nią chętnie, grają w piłkę albo w kości. Razem uczą się zabawy w zgodzie i w radości. Zygmuś słuchał i nie musiał żadnych pytań już zadawać, bo Marysia swą postawą znakomicie opowiada o uczynkach miłosierdzia. I pan Jerz ze swoją żoną to Marysię przygarnęli i jej dali dach nad głową. Muniek wracał przeszczęśliwy. Nowych rzeczy się dowiedział i zrozumiał, czym w praktyce są uczynki miłosierdzia. Opowiedział wszystko mamie, która z uwagą słuchała i tak ciesząc się z Zygmusiem, o czymś jeszcze pomyślała. Wiesz, syneczku, jest coś jeszcze, co możemy wszyscy robić. To modlitwa za rodzinę, za przyjaciół i znajomych, i za dziadka, co już umarł, i za babcię, co jest starsza, żeby Bóg ich miał w opiece, swoją łaską ich otaczał. Ta modlitwa za przyjaciół i tych żywych, i tych zmarłych to uczynek miłosierdzia, który co dzień możesz świadczyć. Więc klęknijmy, zanim uśniesz i pomódlmy się oboje. Tak oddali Panu Bogu swoich bliskich w domu, w szkole. No a Zygmuś jeszcze wspomniał państwa Jerzów.
Marysieńkę, cały kasztanowy lasek i dziękował za te lekcje o uczynkach miłosierdzia, których dzisiaj poznał kilka, jutro będzie chciał tak żyć. Miłosierdzia dawać przykład, naśladować Pana Boga, to jest wręcz fascynujące. Tak nasz Zygmuś postanowił, zamykając oczka śpiące.